Hej, witaj na kolejnej iteracji. Tym razem wyzwanie będzie podobne do poprzedniego, czyli dopisanie testów jednostkowych. Zadanie skupi się na otestowaniu metody getExpensesByCategory z parametrem name w komponencie expenseService. I tutaj zaproponuję dwa testy HappyPath, czyli sprawdzenie obecnej implementacji, która została napisana na jednym z poprzednich sprintów, oraz sprawdzenie, jak zachowuje się aplikacja, gdy w bazie nie będzie szukanej kategorii. Oczywiście podobne zagadnienie możesz znaleźć w projekcie Javowym w lekcji 4 i 7. Jako że wspomniana funkcja jest podobna do getAll, do której test już został napisany, można go wykorzystać. Przechodzę do klasy testowej i kopiuję istniejącą metodę testową. Zmieniam jej nazwę na bardziej adekwatną. Inaczej mówiąc, dodaję informację, że chodzi o wydatki z danej kategorii. Zmieniam metodę testową w sekcji when z getAll na getExpensesByCategory. A kategorią będzie ta, która jest dodana jako zmienna w sekcji given. Otestowana funkcja korzysta z findByExpenses kategory, nie findAll jak metoda wyżej. Dokonuje stosownej podmiany w mockowanym obiekcie. ID, jaki będzie wyszukiwany, to również już istniejąca zmienna kategorii ID. Jeszcze dodaję nową zaślepkę dla metody findByName. Oczywiście będzie ona zwracała listę z encjami wydatków. FindByID zostawiam niezmienioną. Uruchamiam test i jest czerwony. Nazwa kategorii powinna być zapisana wielkimi literami. Poprawiam to przeoczenie w funkcji zaślepki. Uruchamiam ponownie i teraz test jest zielony. Mała uwaga na koniec. Wszystkie kategorie ID muszą być przypisane do odpowiednich obiektów, inaczej test będzie czerwony. Tworzę nowy test, kopiując ten już napisany. Teraz będę oczekiwał pustej listy, jeżeli w bazie nie ma kategorii o podanej nazwie. Poprawiam sekcję then, gdzie lista z DTO powinna mieć rozmiar 0, czyli być pusta. Teraz będę poprawiał zaślepki. Inaczej mówiąc, założę, że findByName może zwrócić pustą listę, bo nie znajduje kategorii w bazie. To pociąga za sobą konsekwencje w postaci pominięcia mapowania, czyli zaślepki findByExpensesCategory oraz findByID mogę usunąć, jak i zmienne expectedAmount i kategorii ID. Uruchamiam test i jest mały problem, bo lista jest pusta, a Kotlin nie jest w stanie przeskoczyć tego problemu. Aby test przeszedł, poprawiam implementację, zamieniam first na first or null, co spowoduje zwrócenie nula, gdy lista jest pusta. Dzięki temu uzyskuję możliwość wykorzystania dodatkowych opcji, jakie dostarcza Kotlin. Opakowuję wywołanie w let. Interpretacją tego jest, że ten blok kodu wykona się tylko wtedy, gdy zostanie znaleziony jakiś element na liście z repozytorium. Jeśli obiekt zostanie znaleziony, wykona się standardowe mapowanie i tutaj podmieniam nazwę zmiennej w maperze, gdyż it został już wyżej wykorzystany i może to powodować problemy. Jeżeli na liście z kategoriami wydatków nic nie ma, zostanie zwrócony null, a to doprowadzi do zwrócenia pustej listy. Uruchamiam test i jest zielony. To tyle w tym sprincie. Zapraszam na kolejny.